Witam wszystkich serdecznie. Mamy 17 dzień lipca, poniedziałek. Zaczynamy nasz przegląd rynkowy. Pamiętajcie, proszę, że to, co pokazuję i mówię, ma wyłącznie charakter edukacyjny. To jest moja prywatna opinia, nie są to porady ani rekomendacje inwestycyjne. Przenosimy się od razu na wykres bitcoina no i sprawdzamy, jakie są potencjalne, możliwe dalsze scenariusze. Tutaj tylko przypomnę, układ harmoniczny, który wyczekiwaliśmy, to był Butterfly z punktem B w okolicach 78,6. No jak widzimy minimalnie tutaj nie doszliśmy, nie było pełnej zgodności. No i pytanie jakie są dalsze możliwe rozwoje scenariusza na ten moment wykasuje te mierzenia. No i tutaj przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, na uwagę no, przede wszystkim korektę pędzącą, tutaj ona jest taka szeroka, natomiast no, widzimy, że też tutaj dojścia nie ma. No, i na ten moment mamy tylko jedno mierzenie. Jeżeli dodamy też pomiar ostatniej fali, no, tutaj okolice 78,6, 38,2, więc potencjalne możliwe jeszcze dojście w okolicach 88,6. Też zaznaczę ten poziom cenowy, tutaj, aby każdy był tego świadomy: 29 691, przede wszystkim. Pomierzmy też pomiar ostatniej korekty, czyli tutaj kilkukrotne uderzenie właśnie w okolice 78,6. Widzimy, że 161,8 wypada no o wiele niżej. Tak, więc też pełnej zgodności nie ma. Należy też brać pod uwagę to, że cały czas poruszamy się w takim kanale cenowym. Ja też ten kanał tutaj zaznaczę. Kilka razy go z jednej i z drugiej strony wybijaliśmy. Natomiast jeżeli ten kanał wielokrotnie będziemy jeszcze testować od tej strony, od strony dołu, no to będzie możliwe właśnie wyjście dołem i zrobienie głębszej korekty, to wtedy pomiar ostatniej fali całości będzie tutaj wchodzić. W grę, natomiast na ten moment na razie właśnie te poziomy wsparcia w okolicach 29 691 jak najbardziej są aktualne. No od razu przechodzimy też na kolejny instrument. Jest to złoto. Tutaj widzimy, że złoto, no tak jak planowaliśmy, w okolicach 78,6 odbicie. Natomiast no nie było tutaj też pełnej zgodności, bo mieliśmy tylko jedno mierzenie, nic więcej. Więc potencjalne możliwe jeszcze dojście w okolicach właśnie 1900. 175 70... 3. Pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze na ten moment. Tutaj przede wszystkim też musimy wziąć na uwagę korektę one to -one, korektę pędzącą, też od razu ją zaznaczę tutaj. Kopiujemy, no i od razu tutaj widzimy, że okolice 1941. Przede wszystkim też musimy dodać pomiar ostatniej fali od punktu B do C. No i tutaj też no, nie ma pełnej zgodności, bo okolice 38,2. No ok, natomiast ten poziom, jak sami wiecie... Jest słabszy. Pytanie, czy tutaj będziemy mieli go czymś potwierdzone? No, jak najbardziej, już są poziomy Dina Polego. Więc pierwsze możliwe reakcje w okolicach właśnie 1944. No i też możliwość dojścia do 1941 tutaj na wypełnienie tego one-to-one. -one Pytanie, czy też mamy jakiś pomiar ostatniej korekty tutaj. Natomiast. Będzie to o wiele płytsze, no i potencjalnie możliwe, że tam nawet nie będzie mi, nie będzie potwierdzenia, tak. No na ten moment jeszcze tego potwierdzenia nie ma, więc po prostu wyczekujemy. Tych setupów 1944-1941 potencjalne możliwe poziomy wsparcia. Jeżeli chodzi od razu o Silver, no to tutaj tak samo jak rozmawialiśmy, potencjalna właśnie korekta prosta. Natomiast, no w tym momencie, gdy to wyrysowywaliśmy, jeszcze nie mieliśmy prawej strony. No do, tutaj cena nie doszła do tego poziomu 24-584. Pytanie: jakie są możliwe dalsze scenariusze? Przerzucimy na interwał H1. Tutaj Tutaj widzimy, że cały pomiar fali 61,8, mocno nadbity, nie mieliśmy tutaj też żadnego potwierdzenia. No obecnie wykres mało ciekawy tutaj wygląda. Jedynie co możemy wziąć, no to przede wszystkim lewe ramię, głowa, prawe ramię i potencjalne możliwe jeszcze wyjścia. Tutaj jak widzimy 61.8 z RGR -em. no i potencjalne wtedy poziomy zewnętrzne, już też tutaj to zaznaczę przede wszystkim pomiar ostatniej korekty 161.8 i możliwość przetestowania jeszcze właśnie tego poziomu 61 ze 161.8 24.584 no i potencjalna możliwa korekta prosta, zobaczmy tą korektę prostą, czy będziemy mieli tutaj pełną zgodność tak jest, 161.8 no i przede wszystkim FS100 w okolicach 24.607 potencjalne możliwe wsparcia na ten moment, jeżeli chodzi o Rope WTI, no to tutaj też jak rozmawialiśmy, pierwsza reakcja na 127, 77, 38, te poziomy cenowe, no i tutaj też tego 1 to -one, o którym rozmawialiśmy, reakcja na 1 to -one jak najbardziej też była, no o tym rozmawialiśmy, że 38,2 jest słabsze, zwłaszcza jak, no, wolumen podażowy będzie rosnął, więc potencjalne wtedy możliwe jego wybicie, ja na ten moment wykasuję te wszystkie mierzenia i pytanie, jakie są możliwości dalej, no tutaj Przede wszystkim z układu harmonicznego butterflya, który rozgrywaliśmy No to pierwsze dojście do punktu właśnie Okolice X'a No i tutaj jak najbardziej to też nastąpiło Na razie widzimy dywergencję podażową Dlatego też no, ten wzrost był mocny Natomiast tak naprawdę bez żadnego poziomu FIBO Wykasuje na razie te mierzenia Jeszcze potencjalne dojście właśnie w Okolice 79-31 Pytanie skąd teraz tutaj Poziom reaguje przede wszystkim pomiar ostatniej fali. No i tutaj widzimy, że reakcja na poziomie 61,8 jak najbardziej już nastąpiła. Jeżeli podaż już wygaśnie, tak i zaczniemy powoli nadbudowywać popyt. No to wszystko możliwe, że dalsze wzrosty Na ten moment no ta podaż góruje Więc potencjalna możliwa właśnie korekta prosta też Zaznaczę ją, natomiast no fala jeszcze BC nie jest wykształtowana Więc tutaj no, na razie wykasuje to mierzenie Bo tak jak mówię, tej fali tutaj nie ma do końca zrealizowanej Na razie to jest jedna świeca Gdyby tutaj ta fala była ukształtowana Moglibyśmy no, wtedy potencjalnego właśnie Potencjalnej korekty prostej wyszukiwać, natomiast na ten moment musimy dodać mierzenia też wewnętrzne, pomiar całej fali. No i tutaj zobaczmy. Jakie są poziomy, nawet 38,2 jeszcze nie, nie dotknęliśmy, więc potencjalne możliwe jeszcze dojście do tego poziomu, no i jeżeli tutaj dalej spadki były i ta fala BC by się ukształtowała, no to wtedy korekta prosta jak najbardziej moglibyśmy jej tutaj doszukiwać, natomiast na ten moment, no tutaj potencjalne możliwe dalsze spadki no i dojście właśnie też do okolicy 79,31 natomiast no, w powietrzu nie ma też co podejmować decyzji, bo jesteśmy dopiero właśnie na poziomie okolicy X układu harmonicznego Butterfly no jak sami wiemy cały czas układ jest rozgrywany, pierwsze potencjalne właśnie targety w okolicach X, a potem w okolicach punktu B, czyli już mówię jakie to są poziomy cenowe potencjalne, to jest 72 60, 3,65, więc no, potencjalne możliwe jeszcze nawet dojście, no i wtedy będziemy mogli jak tutaj już będziemy mieli ukształtowaną falę BC, dodawać właśnie zewnętrzne mierzenia, no i bardzo dobrze też by się tutaj to klastrowało, natomiast na ten moment po prostu wyczekujemy setupu jakiegoś konkretnego, jeżeli chodzi o do Jonesa, no to tutaj rozmawialiśmy właśnie o korekcie prostej. No i dość w okolice ceny 34411, 34386. No cena tutaj nie dotarła. Mierzenia na ten moment wykasuje. I pytanie: jakie są możliwe dalsze scenariusze tutaj, możliwy dalszy rozwój. Widzimy, że no, popyt powoli, powolutku się pojawia i potencjalny nawet układ tutaj lokalny, harmoniczny z okolicach punktu B, właśnie 61,8. Natomiast pytanie, czy będziemy mieli... Później potwierdzenie fali BC, czy ta fala BC już się tutaj wykształtowała, no i wtedy jak najbardziej potencjalny układ harmoniczny, właśnie w okolicach poziomu ceny 34555, od razu też zaznaczę ten układ harmoniczny, no wygląda to już o wiele ciekawiej. No i tutaj nasz punkt X. Punkt A, punkt B w okolicach 61,8, punkt C, no i punkt D w okolicach 78,6. No, potencjalny Gartley, możliwe po prostu no, tutaj dobicie do pierwszego ZZB. Jeżeli chodzi o Nasdaka, no to tutaj na no, Nasdaqu też wyczekiwaliśmy korekty pędzącej na dojście, aby móc się jakoś dołączyć. Natomiast pytanie: jakie są możliwe dalsze scenariusze? No tutaj też ta korekta pędząca. Jak najbardziej nam będzie posłużyć, no posłuży nam, pomoże. No i widzimy, że nadbicie było i e, no, nawet chęć powrócenia do tej korekty pędzącej, natomiast jakiegoś ogromnego wolumenu popytowego na ten moment nie ma. No i też nie mamy żadnych innych mierzeń, nawet e, czy to na spadki, czy to na wzrosty. E, 161,8 e, na ten moment był e, tutaj rozgrywany. No i pytanie, właśnie, może być tak. Że będziemy poruszać się w okolicach między 107, 127, 161 i 8, no i rynek nawet może załapać taką konsolkę. Natomiast na ten moment nie mamy tutaj jakiegoś konkretnego silnego scenariusza, który pozwoliłby nam wymierzyć jakieś potencjalne wsparcie czy opory. Więc tutaj no, wyczekujemy. Również też warto wziąć na no, uwagę, tutaj dla ciekawości, zaznaczę tą większą korektę pędzącą, no i wtedy tutaj mierzenie od dołka do szczytu no i okolice właśnie 50 no NASDAQ też uwielbia ten poziom, więc no mm, zwłaszcza połączony tutaj z ZZB Wtedy mielibyśmy jakiś konkretny już setup, natomiast na ten moment, no, nic tutaj takiego silnego nie ma, więc okolice 15460, no, gdyby tutaj cena dotarła. Jeżeli chodzi o DAXa, no to DAX pięknie właśnie zrealizował nasz setup, okolice fs 100 tak jak rozmawialiśmy, 16168, 16162. No tutaj cena pięknie doszła w punkt, pierwsza realizacja, no i pytanie jakie są możliwe dalsze Scenariuszem na ten moment wykasuję te mierzenia. No i tutaj przede wszystkim musimy dołożyć pomiar ostatniej fali. Tylko pomiar ostatniej fali też za bardzo nam nie pomoże. Te korekty one-to-one, -one, tutaj największe one-to-one -one -y oczywiście musimy wziąć. No widzimy, że już są reakcje, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samo FIBO, no to pytanie, czy też mamy tutaj jakieś pomiary Przede wszystkim tą ostatnią falkę, no tutaj widzimy, że układ harmoniczny już był rozgrywany, w te pattern No i dalsze reakcje Natomiast też dla ciekawości go tutaj zaznaczę Natomiast no on już jest w grze, tak? Na poziomie 88,6% Zobaczmy jaki jest wolumen podażowy na H1, no na H1 cały czas tutaj utrzymujemy podaż, ta podaż zaczyna rosnąć, układ harmoniczny został zrealizowany do pierwszego ZZB i tutaj ta lokalna korekta pędząca, też ją zaznaczę tutaj, no już została właśnie też zaksięgowana. No i pięknie tutaj, piękne reakcje. Dokładamy oczywiście też pomiar ostatniej fali 61.8 i potencjalne możliwe teraz wybicie do oku, więc wtedy wchodzą już w mierzenia zewnętrzne 161.8. No tutaj 161.8, jak widzimy, wypada o wiele niżej. No i pytanie, czy mamy je czymś potwierdzone. Przede wszystkim wykasuje tamto wcześniejsze mierzenie. No i potencjalna właśnie też możliwa korekta Prosta, zobaczmy tą korektę prostą. Natomiast no, korekta prosta wtedy by wypadała o wiele niżej. Tak? Jeżeli chodzi o sam pomiar, właśnie wewnętrznej fali, no to tutaj mamy dopiero 38,2. Więc no, na ten moment mamy 161,8. Jedno mierzenie, no, potencjalne możliwe dojścia, no i wypełnianie tych korekt pędzących one to one, no i dopiero wtedy gdy byśmy mieli jeszcze jakieś po drodze one to one tak z, przy, z zaksięgowaniem ZZB też tutaj to zilustruje wybicie no i potem dojście właśnie do ZZB no to dopiero wtedy tutaj będziemy mieli jakiś konkretny setup na ten moment potencjalne właśnie możliwe dalsze spadki do okolic zewnętrznych mierzeń 161,8 jeżeli chodzi o WIGa WIG20, polski indeks no to tutaj tak jak rozmawialiśmy dojście właśnie m, pierwsze do 127 i 127,2 potwierdzenie, piękna realizacja też tutaj korekta 1,2 pędząca, też ją zaznacza dla ciekawości, tutaj no minimalnie nie dotarliśmy do niej natomiast została wypełniona, no i dojście teraz do 161,8 okolice 2138 potencjalne no nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego popytu, więc potencjalne możliwe właśnie reakcje na tych poziomach, jeżeli chodzi o PLN no to tak jak rozmawialiśmy ta strefa 398 potencjalne możliwe wybicie no i dojście nawet do 394 4. Widzimy, że podaż cały czas tutaj góruje, więc no możemy tak naprawdę, bo to jest setup bardzo duży. Bo to jest setup od 2018 roku z dojedynki, więc no tutaj możemy chodzić teraz bokiem przez kilka dni, może nawet do końca tygodnia, raz góra, raz dół, dojście jeszcze do tego poziomu, no i potem jeszcze raz przetestowanie. Więc jeżeli chodzi o to, no to na PLN cały czas rozgrywamy ten wielki setup 61 ze 161,8. Jeżeli chodzi o euro dolara. No to tutaj pierwsze reakcje, tak jak rozmawialiśmy, w okolicach 127 podwójny punkt D, natomiast no już ten setup przestaje być aktualny, bo zobaczcie. Pierwszy, pierwsze uderzenie, drugie, trzecie, no już tutaj czwarte, więc potencjalne możliwe właśnie dojścia w okolice 61,8-161,8, więc tutaj okolica 1,128,35 wciąż jest aktualne, natomiast potem będziemy dopiero podejmować decyzję, jeżeli tego wedge'a byśmy wybili tutaj. No, i jeżeli będziemy go wybijać od drugiej strony, wtedy potencjalne możliwe dalsze spadki. Więc no tutaj widzimy, że i na złotówce, i na euro-dolarze wpadamy w taką konsolidację po silnych spadkach, i po silnych wzrostach. Więc jeżeli tutaj uklepiemy ten dołek-szczyt, to wtedy potencjalne możliwe właśnie pójścia w górę w dół. No, i tutaj też rozmawialiśmy o funcie z dolarem. Możliwe dojście w okolicach ceny 1.305.20 2, tutaj widzimy, że no, ten set tam ma duże prawdopodobieństwo zrealizowania się jeżeli chodzi o ten 1 to 1, to był największy 1 to 1 już go tylko przypomnę tak, to były te 1 to 1 -y tutaj Natomiast największy z całego ruchu, no to wiadomo, to nie był ten, tylko już wtedy będziemy patrzeć na coś innego. Natomiast teraz, na ten moment, najbardziej aktualny właśnie jest ten scenariusz potencjalny, właśnie możliwy 61-8 z poziomami Dina Polego. Potencjalne, możliwe właśnie reakcje na tych poziomach. Jeżeli chodzi o eurojany, no to na eurojenach rozmawialiśmy o korekcie prostej tutaj w okolicach 161,8 z zakończeniem, no pięknie tutaj reakcje nastąpiły, piękne właśnie poziomy oporu, no i tutaj potencjalne możliwe właśnie e, reakcje, natomiast zwróćmy też uwagę na wolumen, bo cena spada na wolumen popytowy rośnie, więc potencjalne właśnie e, ukryty popyt i potencjalne możliwe jeszcze dojście w okolicach 61,8. Więc tutaj pierwsze reakcje, gdybyśmy testowali jeszcze tego one to one a kilka razy od tej strony, to potencjalne właśnie możliwe jego wybicie. Na ten moment jest to drugi retest, jest to jeszcze akceptowalne, natomiast te trzeci, czwarty, no to pamiętajcie proszę, że już trzeci to należy się porządnie zastanować, zastanowić czwarty to już lepiej po prostu wyszukać jakiś lepszy setup no i tutaj jeżeli chodzi o SDM spodziewaliśmy się właśnie tutaj tej reakcji silniejszej z okolic właśnie 50 to jest cena 137-380 gdzie to był wielki setup właśnie potwierdzony one to -one na ten moment no tutaj jakość tych wzrostów ogromnych nie ma i pytanie jakie są możliwości na ten moment po drodze widzimy też linię wsparcia połączoną z RGR o RGR -em. lewe ramię głowa prawe ramię oczywiście do Dodajmy też mierzenie Fibonacciego, poziomy Fibonacciego. No i tutaj widzimy okolice 50, 61,8. Oczywiście, jak znamy też statystykę, no to ten poziom 61,8 jest o wiele bardziej lubiany przez Jany. Tutaj potencjalna możliwa też korekta prosta. Układ trójfalowy. No i zobaczmy, czy będziemy mieli jakieś potwierdzenia. Jak najbardziej wtedy tutaj korekta prosta no, będzie miała sens. No i jeszcze dodajmy mi pomiar ostatniej korekty. No niestety, POK wypada już troszeczkę wyżej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pok nie mam potwierdzeń. Natomiast też należy zwrócić uwagę na wolumen ogromny, podażowy, narastający. Więc tutaj. Mm, ta linia wsparcia przy takim wolumenie podażowym, jeżeli będzie on wciąż narastał i dojście będzie też na ogromnym wolumenie, to te reakcje mogą być chwilowe, no i potem możemy pójść. Dalej w dół. No i przetestowanie jeszcze raz tego poziomu jako drugi retest, poziom 137-380. Więc na ten moment tutaj takie scenariusze potencjalne, jeżeli chodzi o funta z JENem, no to funt z JENem tutaj idealnie, pięknie w punkt zaksięgował właśnie poziom 182-320, o którym rozmawialiśmy. No i potencjalne, możliwe dalsze spadki, i nawet może potencjalne, właśnie wybicia, bo tutaj widzimy te lokalne one one y, też go za znaczy, że jeżeli ten one to one zostanie wybity, no to potencjalne możliwe dalsze spadki. No i tutaj widzimy, że już pierwsza reakcja na ten one to one była. Teraz jest druga na dojściu no, z mniejszym wolumenem podażowym. Więc tutaj do obserwacji te poziomy, właśnie to jest już poziom, już mówię. 180, 950 Dodajmy też pomiar ostatniej fali, oczywiście od fali B, od punktu B do C, no i tutaj też jest poziom 618 pięknie to wygląda. Więc na ten moment potencjalne możliwe wsparcia, jeżeli byśmy to wybili, no to potencjalne właśnie wyjście dołem, no i dalsze spadki od tego poziomu większego 618, ten 182, 320. Więc na ten moment mamy dwa scenariusze: pierwszy 180, 950, potencjalny drugi retest. Jeżeli to nie wytrzyma, no to dalsze realizacje, właśnie całego setupu. Jeżeli chodzi o nadgaz, no to tutaj. Cały czas te korekty pędzące są wypełniane, natomiast no, one były malutkie na 38,2. Natomiast dojście do 50 nadbicie jak najbardziej się pojawiło, z korek ze świecą spadkową, spadającą gwiazdą. No i pytanie: jakie są możliwe dalsze scenariusze? Tutaj też lokalne ORGR: lewe ramię, głowa, prawe ramię. Też to dla ciekawości tutaj zaznaczę, aby każdy mógł to dostrzec, no i pierwsza reakcja jak najbardziej, tylko bez żadnego możliwego tutaj setupu, no bo wejście nawet na 38,2 nie było, więc potencjalne wciąż tutaj dalsze spadki w okolice 2,438, 2,408, no pytanie dokąd może dotrzeć ta korekta nawet, jeżeli te korekty mniejsze zostają wybijane, no to potencjalna nawet ta większa korekta z mierzeniem tutaj Całości 78,6, tylko no tak jak zobaczmy, ten wolumen popytowy już wygasa, praktycznie go nie ma, więc nawet możemy nie dojść do 50 całego tutaj mierzenia w tych okolicach. Może też pojawić się korekta prosta. Natomiast na ten moment najważniejsze setapy no to są właśnie w okolicach 2,438, 2,408. No i na ten moment tutaj wyczekujemy Na dzisiaj to już wszystko Także życzę wam powodzenia w całym tygodniu No i do usłyszenia